bardzo serdecznie z tej strony, to jest kolejny odcinek z mapek od widzów na moim kanale. To będzie chyba szósty albo siódmy odcinek już z tej serii. I moi drodzy, jesteśmy po raz kolejny na mapie od Bulita. Bulit po raz kolejny zrobił dla nas bardzo fajną mapę. A pokrótce wszystko macie tutaj opisane. Możecie sobie teraz zatrzymać na przykład film i zobaczyć. No a my już będziemy zaczynać tutaj od początku, przechodzić sobie całą mapę. Mapa ma 5 poziomów, jeśli ktoś sobie nie doczytał tych pierwszych tabliczek. Zrobiona jest w 3 godziny, jak Bulit twierdzi, także... no zobaczymy, czy nie będzie tutaj nie dociągnieć jakiś. Aczkolwiek po Bulicie mogę stwierdzić, że raczej nie dociągnie, nie będzie już. To chyba to już jego trzeci występ w tej serii. Co chyba występ jego mapki, bo akurat sprawdzałem sobie tak poniekąd moje foldery z save'ami od was na odcinki z mapek od widzów, ponieważ była przerwa dwumiesięczna i zostały mi w sumie 3 mapki, które 2 dostałem dzisiaj. I tak szczerze mówiąc, odpisałem już jednej osobie, jeszcze drugiej będę musiał odpisać co do mapki z takiej racji, że trochę mapki były niedokończone i tutaj wielka prośba do was, jeśli wysyłacie mi jakąś mapkę, prosiłbym was, nie spieszcie się, naprawdę, jeśli chcecie zrobić mapkę porządnie, znaczy jeśli chcecie, żebym nagrał waszą mapkę, zróbcie ją powoli, a porządnie, tak? Nie musi ona być naprawdę jakoś mega długa, a może być to dosłownie, no nie wiem, to chociaż żeby tak trwało, to jest 10-15 minut, coś takiego. Nie musi być to oczywiście nie wiadomo jakie długie na serię całą czy coś takiego, ale chciałbym, żeby było to dopracowane, tak żeby to nie było coś takiego, że nie wiem, że na przykład w skrzynkach nie będzie itemów, że kurczę, na przykład coś nie będzie działań, bo to mi się właśnie zdarzyło na mapkach, które dzisiaj sprawdzałem do odcinka sobie. No i spośród wszystkich mapek tak naprawdę działa tylko ta Bulita. Działa jakby jako działa, bo sprawdzałem sobie tylko w sumie podstawowo tutaj, więc wszystko do odcinku się tak naprawdę okaże, jak coś to sobie zaimprowizujemy. Ale raczej wydaje mi się, że Bulit to jest człowiek, który ma głowę na karku, czy nie na karku, głowę na karku, nie pamiętam tego powiedzenia, jak to się mówiło do końca. Zrobił wszystko tutaj dobrze, dobra. Sfailujemy jeszcze 2 razy, ja się tam tepnę po prostu. Oczywiście sfailujemy od tego momentu, tak? Nie później, nie wcześniej. Włączmy sobie w ogóle dzień. Tutaj mam trochę sprawdzany, bo sprawdzałem na pewno, czy cała mapa jest kompletna. Czy Bulit nie wysłał mi czasem jakiegoś wcześniejszego save'a, bo już mi się takie coś zdarzyło, że ktoś z was wysyłając mapę wysłał mi wcześniejszy swój save, na którym nie wszystko było gotowe tak naprawdę. Wszystko z początku wyglądało ok, a ja tu przechodzę, a pół mapy nie ma tak naprawdę. Także ok. Co do mapek, jeśli ktoś chce wysłać, może to zrobić w opisie. Przyjmuję każdy możliwy rodzaj mapek, parkury, bob arenki, PvP. Dobra, ja już nie będę się męczył z tym etapem, sobie cofnę tutaj, o! Mam takie te umiem parkiery. To jest kurczę banalnie proste 90, taka nie, to jest 180 chyba akurat. Ale na spokojnie, tutaj mamy kratkę, to było aż za bardzo do przewidzenia, tak, ja wiedziałem, że to są te bloki, dosłownie. No halo, no i przecież to widać od razu. Bulit. Czy ty masz mnie za amatora jakiegoś? Ale włączmy sobie game moda, bo nie możemy mieć niestety. Drugi poziom to jest, widzimy, szukanie tutaj przycisków. W ogóle wszystkim życzę wszystkiego najlepszego z okazji świąt, bo wydaje mi się, że odcinek wleci właśnie w święta. Tak mi się przynajmniej kojarzy, że będzie w okolicy świąt. I teraz mamy guzik, nice, jest guzik i mamy na pewno nic więcej tutaj nie ma, dobra. Mieliśmy to postawić na bloku złota, bo już sobie wcześniej poczytałem te tabliczki. Idziemy na poziom trzeci, nie otwieraj trapdoorów, poziom trzeci, wspinaczka z przeszkodami, czyli mamy tutaj piecyki, mamy w nich żelazo, mamy ten, bo się pytałem co do tego poziomu, czy da się to przejść, tak? To było moje pytanie do Bulita, w ogóle widzę, że mam chyba auto jumpa, wyłączę go sobie. Czy poziom jest do przejścia? Jest ponoć do przejścia. Pytałem się go pokrótce, o co tu chodzi. Mam sobie zrobić wiaderko i nabrać wody. Taką mniej więcej dostałem od niego takie polecenie, bo nie wiem, bo na początku rozpędziałem się tutaj, bo mówię, sprawdziłem mapę, sprawdziłem sobie te piecyki, sprawdziłem sobie skrzynki, czy na pewno niczego nie brakuje. I w razie czego chciałem coś uzupełnić. I teraz to mi chyba starczy. Idealnie, tak, idealnie będzie starczyć. No i nie wiedziałem, o co tutaj chodzi. Nie chciałem też jakoś was na odcinku mega zanudzać, bo i tak to będzie ciężkie z tego, co kojarzę. Spinaczka taka z wiaderkiem wody. Ma się nabrać. Ja nie wiedziałem, że z tego można nabrać pełne wiaderko. Myślałem, że to tylko napełnić można. I teraz to mnie zaskoczyło, bo naprawdę, ja już myślałem, że wiem wszystko o Minecrafcie. Tak, bo ja wiem coś. Bo ja wiem coś dużo. Ale z tego, co widzę, musimy zacząć z tej mańki. Oh shit. Otworzyłem go przez przypadek. Oczywiście musimy pamiętać, że nie możemy otwierać trapdoorów,
Ale to szczerze mówiąc nie jest takie trudne, jak teraz patrzę. Okej. Pójdźmy sobie... Wróć, co powiedziałem. Ach, to może być jednak trudne, ale chyba nie. Chyba uda nam się to przejść. A w niecałą minutę i dokładnie. Przeszliśmy to... Nie wiem, czy o to chodziło, ale... Tutaj powinna być chyba jeszcze jedna warstwa bloków, żebym nie mógł się tu cofać coś takiego. No ale mamy następny etap, etap czwarty. Tajemnicze przejście powodzenia. Mamy tutaj przejście i... Tak naprawdę, jak ja mam tutaj przejść? Bo kurczę, tutaj będą pewnie niewidzialne bloczki jakieś. Okej. Darko wody mi zostało, czyli co, ja sobie mogę je rozlać? Mogę sobie rozlać i na przykład podejrzeć, gdzie tutaj będę niewidzialne. Co to się stanęło? Przepraszam bardzo. O, moja woda. Oh yeah. Czy coś tutaj jest? O, to jest pytanie, bo ja tak w sobie nie widzę. Tutaj woda mi tak opada. Aha, bo to jest chyba najniższy poziom. Czekajcie, w 3 sobie zobaczymy. Tak, to jest czwarty poziom, więc tutaj mamy przepaść dalej. Ale tak jakoś nie widzę tutaj żadnych bloków, a już powinienem jeszcze szczerze widzieć. Także pozwólcie, że pozwolę sobie tylko... Aha. Dobra, już mi się wydawało, że coś idzie tak, ale widzę, że wszystko jest w porządku. A także pierwszy bloczek jest tutaj, ale on naprawdę świetnie ukrył. Ja ich na Game Modzie 1 nawet nie widzę w tym momencie. Ale wiaderko mi naprawdę ułatwi tą robotę. Wystarczy, będę sobie rozlewał wodę na nich. No nie! Tak, no i tyle chyba było w temacie tego, że mam wiaderko, nie? Dobra, jak widzę, musimy sobie wrócić do naszego punktu... punktu wyjścia w tym momencie. Czyli muszę się po prostu przeteleportować do tego miejsca, gdzie byłem wcześniej, bo jak widzę, się nie wszystko zapisuje tutaj. Aha, to jest chyba kolejny poziom. Dobra, na spokojnie. Weźmy sobie wszystko tutaj, przejdźmy. Tutaj już przeszedłem to. Wylecę, tak, tutaj sobie wylecę, okej. I byliśmy tutaj. No naprawdę, ja nawet na Game Modzie ich nie widzę. To jest chyba... Tak mi się wydaje przynajmniej. Ale jest to zaleta tego resource packa, wiecie? Bo w tym momencie resource pack alfa, jeśli ktoś by się jeszcze nie skapnął. A który mi tutaj tak fajnie tekstury podmienia i wydaje mi się, że nie widać na nim właśnie całych tych barier bloków, nawet na Game Modzie jakimś tym, także wow, dobre wykorzystanie powiedzmy resource packa, tak w tym momencie jest przez Bulita w tworzeniu mapki. Oczywiście resource packi też możecie dotwarzać i teraz tak, to normalnie miałbym to wiaderko wody, nie? Normalnie miałbym jedno wiaderko wody, a nie 10, także weź tą wodę i weź to wyrzuć, ok? A normalnie zachowałbym wiaderko wody. I widzę rogi. Ej, faktycznie zacząłem widzieć te. Czy w tym wypadku zobaczyłem narożnik tego bloczku. Okej. Bo mi shadery chowają je, wiecie? Tak mi się zdaje. Także ja sobie może wyłączę je na chwilę. Bo nie miałem żadnych poleceń co do Game Moda, z tego co widziałem na początku. Nie było nic mówione totalnie, że ja muszę być na jakimś Game Modzie, kurczę. Dwa Game Modzie, nie wiem, hardcore Game Modzie, nie wiem. Z tegoż powodu sobie przyjąłem to, że mogę sobie grać po prostu na zwykłym Game Mode 1. Chyba, że coś pomyliłem i zapomniałem i coś było faktycznie na początku. No ale na razie to ja nie widziałem nic takiego, także mamy proste przejście w tym momencie. A na shaderka byłoby ciężej, szczerze. Teraz rozkminiłem tylko, że na shaderka... Ale wstyd, powiem wam szczerze, wstyd. Wstydzę się tego, co zrobiłem. Dobra, mamy ostatni etap i mamy tutaj... mamy tutaj quiz. Ale teraz sobie odpalimy shadery. Teraz odpalimy shadery z racji, że będzie to ładniej wyglądać. Nie są za ciemne. Co ma akurat. Także zaczynamy tutaj. Widzę, że mamy 8-9 minut nagrania. No to akurat będzie świetnie, tak myślę, odcinek z 15 wyjdzie tak przy moich wiadomościach z Minecrafta. Ostatni poziom, quiz, powodzenia. Więc mamy, do której wersji Minecrafta, dodano obsydian, dobra. Nie wiem. Błędna odpowiedź. Nie wiem. Później będę się przeczytać, jaka to była odpowiedź, bo szczerze zgadywałem. Ile Minecraft posiada trybów gry? Uuu, czekajcie. Licząc minigamy? Game Mode 1. 1, 2, 3, 4. Lub 4? Kurde, to była tutaj ta odpowiedź, czyli będzie 5, bo jest ich więcej. Na pewno więcej niż 3. A czy można przepalać blokiem grzyba? Tak. Wow, serio? Zgadywałem w tym momencie, ale w sumie takie logiczne to trochę tak było. W której wersji gry zostało dodane kolorowe szkło? To będzie chyba 1.7. Tak, 1.7, dobrze pamiętałem. 1.8 to tam nie zostało dodane szkło, to tyle kojarzyłem, a 1.6 nie byłem pewny. Kiedy został założony kanał The Shift 5.95? O Boże, mój stary kanał.
Ou, to było dawno temu, szczerze, i to było w kwietniu. Oje, widzicie, jak pamiętam, kurczę, jak pamiętam, oho, oho. Fak, klawisze stałe. Także mamy tutaj koniec, dzięki za przejście mojej mapy, powrót na spawn, pozdrawiam Bulit. Ja też pozdrawiam Bulita bardzo serdecznie, także dzięki wszystkim za oglądanie, wesołych świąt jeszcze raz, możecie pochwalić się, jakie tam prezenty dostaliście, jeśli oglądacie to już po prezentach, albo jak będziecie oglądać to po prezentach, możecie się pochwalić. Do zobaczenia, cześć!